Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl, a.k.a. Michał. I witam ponownie w Road to Crash Team Racing Nitro Fueled. No i cóż, w poprzednim odcinku udało nam się pokonać dwóch bossów. Przede wszystkim pierwszego, czyli Ripperaru z świata Insanity Beach oraz drugiego Papu Papu z The Lost Ruins, czyli świata, którego między innymi tutaj sobie robiliśmy odcinek temu, a raczej odcinki, bo prawdopodobnie to była sesja podzielana na odcinki, więc powiedzmy, że odcinki temu. No i co? Na pewno się zastanawiacie, dlaczego znajdujemy się teraz w Gemstone Valley, a nie w Glacier Park. Otóż nie bez powodu. Musimy sobie odblokować tą oto bramę i jedziemy po jedną podpowiedź od Aku Aku. W zasadzie to po dwie, ale druga będzie w Glacier Park. No i cóż, jak widzicie, tutaj mamy odblokowane już bramę z warp padami. Mamy tutaj 5 warp podów o różnych kolorach: czerwony, zielony, niebieski, żółty oraz purpurowy. I co one tutaj mają? Jak widzicie, jak przyjrzycie się, tak wytężycie wzrok, to mają tutaj żetoniki CBR razy 4, czyli oznacza to, że gdy zdobędziecie każdą po 4 żetony CTR z każdego koloru, no to wtedy one się odblokują. No i między innymi dlatego jadę po podpowiedź z tego względu, że nie odblokujemy sobie purpurowych warp podów, a one przecież mają tam te fioletowe CBR-y. Dobra, jedźmy, niech Aku Aku wytęży mózgownicę. Karadai ya challenge ni hairu ni wa onaji iro no CBR medal o 4 atsumeru no ja. 4 no kousu no sougou point de shousha ga kimaru zo yo. Ganbatte kichou na karadai ya o getchu suru no ja. ダイヤを取るとこのゲームのどこかでとっても良いことが起こるらしいぞよ。Czyli między innymi Aku Aku nam już teraz wytłumaczył, na czym polegały tutaj te challenge w tych warp podach. No i dobra, tak swoją drogą, bo dzisiaj 28 maj, więc dzisiaj wleciał filmik odnośnie Adventure Mode z Nitro Fuelda, w sensie na mój kanał, na pewno oglądaliście, jak nie, to serdecznie polecam. I powiem wam szczerze, mam pewną teorię co do poziomów z Nitro Kartę, ponieważ jest potwierdzone to, że ma być piąty świat, co nie? A jako, że gra składa się chwilowo z pięciu światów, czyli tam Insanity Beach, The Lost Ruins, Glacier Park, Citadel City oraz Gemstone Valley, czyli ten, w którym obecnie jesteśmy, to mam pewną teorię, gdzie mogą pojawić się poziomy z Nitro Karta. Otóż, jak wiecie, tutaj jest hologram Oxide'a, jeżeli oglądaliście mój filmik z Adventure Mode'a. I mam taką teorię, że po pokonaniu po raz pierwszy Oxide'a tutaj odblokuje się droga, która zaprowadzi nas pod wodospad i tam będą te ukryte poziomy z Nitro Karta. Napiszcie, co sądzicie o tej teorii, a ja za ten czas robię cięcie i widzimy się w Glacier Park. No dobra, jesteśmy tutaj z powrotem, no i co? Bez zbędnego przedłużenia lecimy do naszego pierwszego poziomu, który jest praktycznie na drugim końcu mapy, bo wjechałem od strony Insanity Beach, co zresztą mogliście zauważyć. No i co? Bez zbędnego przedłużenia wjeżdżamy do Blizzard Blast. Mój zresztą ulubiony poziom. Za dzieciaka uwielbiałem poziom ze względu na muzykę i tak dalej, i tak dalej. W sensie muzyka, grywalność i tak dalej. Ale w Japonii Blizzard Bluff nazywa się Boulder Circuit on the Snow Mountain. Bardzo ciekawa nazwa swoją drogą. Ruszamy. Jeżeli chodzi o taką w sumie mini ciekawostkę, to myślę, że mogę o niej tutaj wspomnieć. Otóż soundtrack, który leci w tle, jest remixem soundtracku z Dingo Canyon, co możecie sobie teraz usłyszeć. Oh man, ale zwaliłem sprawę. Oh no. Ej, co ty, Koko, co ty sobie wyobrażasz? Nie podpierdzielaj ode mnie mojej, że tak powiem, mocy mojego weapona. Kurde. Ajajaj, jeszcze ja to przegram i wtedy dopiero będą dymy. A ja bym nie chciał osobiście przegrać. Kto lubi w ogóle przegrywać? Jeżeli ktoś jest taki, kto lubi przegrywać, to zalecam skierowanie jak najszybsze do psychiatry jakiegoś. O, i Crash, że tak powiem, se spadł z rowerka. Jak to, że tak powiem, zrobił Shadow w Team Sonic Racing.
Do teraz mam bekę z tego trochę tłumaczenia Cenegi. Shadow spadł z rowerka. Bo to chyba było Shadows go on, czy jakoś tak oni powiedzieli w dubbingu, a Cenega przetłumaczyła to na Shadow spadł z rowerka. Żeby zrozumieć, musicie zagrać w Team Sonic Racing koniecznie, tą wersję z polskimi napisami. Ale co by tu powiedzieć o tej planszy? Generalnie, moim zdaniem, bardzo spoko plansza. Ja nie mam jakichś szczególnych, smutnych wspomnień, jeżeli chodzi o tą planszę. Wiem, że chyba w Citadel City pojawi się właśnie poziom, który troszeczkę napsuł mi krwi za dzieciaka. No, tak, pojawi się. To będzie ten poziom, o którym ja myślę. 11 boostów, 13, 14, 15. Ja pierniczę, co tu się dzieje? Gościu! No i dobra, mamy wygrane wyścig i total boostów 54. Dobry wynik, ale myślę, że jestem w stanie zrobić lepszy. Serio, jestem w stanie zrobić lepszy. Muszę bardziej w siebie wierzyć. No dobra, przewiniemy sobie to. Aku już nie będzie męczy dupą, więc nie będzie nam tutaj nic ciekawego mówił. No i jedziemy sobie na kolejny poziom, czyli na Dragon Mines. Albo w Japonii Dragon Mines nazywa się Gear Track Mine On. Przepraszam, Gear Track Mine In. Jezus Maria. No i dobra, lecimy sobie tutaj z koksem. To jest trasa, która należy do bossa tego świata, tak by the way. Skąd to wiem? Zaraz zobaczycie dlaczego. O, właśnie dlatego. Tam u góry pojawił się, że tak powiem, a raczej pojawiło się zdjęcie niejakiego Komodo Joe. I swoją drogą taka ciekawostka za czasów tego, gdy ta gra powstawała. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale Naughty Dog planowało dodać tutaj dwóch bossów. Tak jest. Tutaj nie miał być Komodo Joe, miał być Komodo Joe i Komodo Moe. Jeżeli nie wiecie, kto to Komodo Moe, to zagrajcie sobie w Crasha 2, tam będzie wytłumaczone, kto to jest. W dużym skrócie to jest brat Komodo Joe, taki troszeczkę starszy. Ale wiem, że twórcy Crasha Nitro Kanta, czyli Vicarious Visions, postanowili zrobić coś takiego właśnie w Nitro Kancie, że dodali dwóch bossów. W sensie byli bracia to byli bracia Norm, o. Był duży Norm i mały Norm. Yeah, man. Dobra, mamy final lap. Tak dziwnie troszeczkę oznaczone to final lap, ale nie ma do czego się przywalać. Dobra, zostawmy tutaj miksturkę, tak żeby mogli sobie gulnąć. Hehe. Wow. Brzydki wagonik, nie dogonisz mnie. Z tymi wagonami to miałem też takie przesarane dzieciństwo, że za każdym pieprzonym razem dopadał mnie ten skurczybyk i mnie zgniatał. To było straszne, nie? Powiem szczerze, że nie chciałbym tego drugi raz przeżyć. 19 power boostów. No niestety, troszeczkę gorzej. Troszeczkę gorzej niż poprzednia plansza, ale... No cóż. Nie ma tutaj co gdybać. Sama prawda. Dobra, mamy 10 trofek, więc teraz odblokowała nam się trasa, która była zablokowana tutaj. A mianowicie... Polar Pass, dokładnie, Polar Pass się nam tutaj odblokował. Albo w Japonii Polar Pass nazywa się Candid Trick Talk Papa Bear. Co tutaj robi nazwa Papa Bear? Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Co tutaj robi nazwa Papa Bear? Przecież tutaj nie ma żadnego Papa Beara. Co wy tutaj gadacie? Nie no, dobra, tutaj jest Papa Bear. To jest ten Papa Bear z Crasha 2 albo z Crasha Basha też. Albo po prostu w skrócie Berminator, który jest za lodowcem. Jeżeli graliście w Crasha Basha, to wiecie, jak on już się nazywa. To jest po prostu Berminator.
Ta, już tutaj chcieli mnie namierzyć, ale im się to nie uda z tego względu, że to frajerzy są. Tak łagodnie mówiąc, frajerzynki. Jo, tam Koko, cicho bądź. Ała, to bolało. Koko, ja nie chciałem. Proszę mi tutaj ten... Kto to się tak śmieje? Ja mam wciąż, kurde, w głowie ten śmiech Reapera Rule, nie? Nie wiem czemu. Ja jakbym słyszał śmiechy. Może, kurde, to w mojej głowie słyszę śmiechy i teraz głupa palę na odcinku. Tak też mogłoby być. Ale to jest bardzo mało prawdopodobne. Bardzo malusieńko prawdopodobne, że ja palę głupa w tym momencie. O, tutaj tam Crash się odezwał, widzę. A raczej słyszę. W ogóle będę musiał sobie bramkę szumów w OBS-ie załatwić, bo wcześniej miałem, ale musiałem OBS-a restartować niejednokrotnie, bo się zacinał i mam znowu go w ustawieniach fabrycznych, więc będę musiał bramkę szumów sobie ogarnąć. Czyli hashtag znowu oglądanie ziemniaka, który tam ogarnia te tematy. Kurde, jak oni są daleko? I widzicie, i to jest potężna magia power slide'u. Kiedy nie power slide'ujesz, przeciwnicy są blisko ciebie. A tak to zobaczcie, jak oni są daleko i jak oni będą musieli mnie doganiać. Kto to się tak, kurde, śmieje? Pamiętam, jak na Crozai Batsu grałem Engine'em. Stare czasy. Stare czasy starej serii. Którą też polecam ogólnie obejrzeć. Wow! Pięknie! Dawaj, dawaj, Polar! Uda ci się! W ogóle pamiętam moją starą serię z Crasha Team Racing. To moją w zasadzie początkującą serię, kiedy zaczynałem na YouTubie. To był chyba bodajże czwarty Let's Play. Tak, to był czwarty Let's Play. I co jest zabawne, pamiętam, że odcinek trzeci to był odcinek Cisza, nie? A to był odcinek z tego świata, między innymi. No, było tak, że mi mikrofon padł od nagrywania, nie? I sytuacja była taka, że... No, sorry, Winnetou. Nie miałem jak dograć tego komentarza głosowego, więc musiałem jeden odcinek wstawić jako cisza. No teraz go znajdziecie na YouTubie normalnie, bo to jest seria, która nie jest na niepublicznym, a jest na publicznym. No dobra, to co? Odblokowaliśmy sobie już tutaj ostatni poziom chwilowo z Glacier Park, jeżeli chodzi o Trophy Challenge, czyli Tiny Arena. Wjeżdżamy tutaj na pełnej. Albo w Japonii Tiny Arena nazywa się... Super Swamp Arena. I Super Swamp Arena jest dosyć adekwatne z jednego względu. Ale zaraz się dowiecie dlaczego. Otóż między innymi dlatego. Tutaj patrzcie, jak jest częstotliwość, jeżeli chodzi o błoto. Błoto się praktycznie co chwilę pojawia. No może nie tutaj, bo tutaj są takie bardziej pagórki, ale wiecie, o co chodzi. I ta muzyka, co leci w tle, jest naprawdę kozacka. Jest to mój ulubiony soundtrack z całego Crasha Team Racing. Naprawdę. Mówię tutaj bez kapy. Najlepszy moim zdaniem soundtrack. Jeden z najlepszych. Zaraz obok Oxide Station, Hot Air Skyway. I co tam jeszcze było w sobie, co mi się podobało? W sumie Roost Tubes mi się podobał, Sewer Speedway pod względem soundtracku, Blizzard Bluff. I był jakiś jeszcze poziom? Chyba nie było. Wow. Dobra. Szybko. Dawaj. Jeśli chodzi natomiast na takie moje, nie wiem, wspomnienia z dzieciństwa, jeżeli chodzi o ten poziom,
to pamiętam, że ten poziom bez problemu sobie przechodziłem. Nie miałem jakiegoś szczególnego problemu z tym poziomem, ale natomiast z bossem tego świata już miałem problemy. Nie wiedzieć czemu zawsze Komodo Joe, jak byłem mały, jak byłem jeszcze nie taki niedoświadczony w tą gierkę, to kopał mi zadek. Tak samo jak Pinstripe, czyli kolejny boss, którego dzisiaj prawdopodobnie sobie też zaliczymy. Prawdopodobnie. Co nie jest jeszcze uznawane, że się uda. Ale wszystko jest możliwe. Dobra, mamy tutaj niebieską osłonkę. Chyba wam wspominałem o tym, że kiedy macie 10 łupasów, to wszystkie itemy, które aktualnie zdobywaliście, się to podmieją na jeszcze lepsze. Czyli przykładowo, jeżeli miałeś zieloną buteleczkę, to gdy masz 10 łupa fruit, masz czerwoną buteleczkę, która powoduje burzę, bo zwykła zielona buteleczka powoduje to, że wpadasz w poślizg. W przypadku TNT wygląda to następująco. Przy normalnej ilości łupasów do 9, od 0 do 9, masz zwykłe TNT z bombą, a gdy masz 10, to jak widzicie na załączonym morsku już możecie użyć nitro. Jaka jest różnica pomiędzy nitro a TNT? Banalna, po prostu... A raczej prosta różnica. Hej, jaka banalna. W zasadzie jest prosta różnica. Otóż TNT, kiedy wjedziesz, to ono przez jakiś czas wybucha, a nitro od razu wybucha. Więc tyle. Mam nadzieję, że to w dobry sposób wytłumaczyłem. Taki protip, jeżeli nie wiesz jak ogarnąć bombę w tył, to po prostu wciśnij D-pad albo gałkę do tyłu i kółko, i wtedy bomba poleci ci do tyłu. Pamiętam jak kiedyś się uczyłem tego, bo zastanawiało mnie to, bo zawsze Pinstripe miał te bomby, które do tyłu puszczał. Oj, stare czasy moich rozkmin. Kurde, nadal mam power boosta. Patrzcie, 173, kurde, już jest. 176. 179. A to pewnie Polar się tak śmieje, kurde. Wow, to już jest rekord jak na ten odcinek. Chociaż mam nadzieję, że zrobię jeszcze większy rekord. Mam taką szczerą nadzieję. No ale dobra, czas, że tak powiem, sobie posłuchać, co ciekawego boss ma do powiedzenia. Srute to umai san ga Oxide ni shoubu idomou to shiteru te wake da. Demo ore mo aitsu to shoubu ga shite mitai nda. Mazu wa dochi no hou ga hayai no ka? Ore to shoubu da. No, ciekawy ma dubbing Komodo Joe w japońskiej wersji, nie powiem, że nie. Ale dziwi mnie jedna rzecz, dlaczego on kurde ma białe brwi? Napiszcie w komentarzach, czy to dlatego, że śnieg spadł, czy jaki kij chodzi tutaj. No dobra, bez zbędnego przedłużenia wjeżdżamy do Komodo Joe Challenge. I mapka, w której będziemy się ścigać z Komodo Joe, już jest nam bardzo znana, ponieważ jest to nie inna mapka jak Dragon Mines. Więc dobra, może przejdźmy do specyfikacji bossa. Otóż boss specyfikuje się mocą taką, że wypuszcza TNT, ale nie w taki sposób jak to robił Reaperu, że on po prostu postawiał. Ten po prostu wyrzuca to TNT, które od razu wybucha. No i drugą jego mocą to jest postawianie nitro. Tak jest, on co jakiś czas postawia nitro. Więc jest dosyć ciekawie. Kurde, nie oberwał, szkoda. A, też wypuszczę se TNT, może wjedzie w to. Nie, nie wjechał, kurde, no jak on omija tego TNT. O, wjechał frajer. Ja pierniczę, myślałem, że wjedzie. Znaczy, że wybuchnie. Bo wjechać wjechał. Może w nitro wjedzie. Ale tą muzykę też bardzo lubię. Fajnie, że ona się tak rozkręca.
Rzuć teraz, że to jest ostatnie okruszenie i to jest wyścig o życie lub śmierć. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. O, wjechał. Frajer. Dobra, masz tutaj TNT i idź spać, Komando Joe. ...21, to też jest jakiś wynik. Dobra. Papa Komodo Joe, myślę, że przyjemnie się jechało w ten wyścig. Poczekajmy teraz na twoją drugą przemowę. Jestem ciekaw, co masz do powiedzenia mi i Polarowi. そんなに遅くはねえようだ。でもな、まだそんなもんじゃオックスサイドには勝てねえと思うぜ。もし地球があいつに取られたりしたらお前の責任だからな。ほら、鍵渡すからな。Bardzo trafna uwaga, panie Komodo Joe. Otóż nie wiem, czy zauważyliście, ale Komodo Joe wspomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż ci bossowie, z którymi jedziemy, czyli wiecie, Reaperu, Papu Papu, Komodo Joe, Pinstripe, oni nie są niewolnikami czy też minionami Oxide'a. Oni też są ścigaczami, którzy chcą pokonać Oxide'a. Więc tak naprawdę taki Papu Papu również chciał pokonać Oxide'a. Jednak no niestety został pokonany, czyli na dobrą sprawę no już nie będzie mógł się zmierzyć z Oxide'em. I proszę państwa, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, koledzy i koleżanki, jesteśmy już tak naprawdę w ostatnim fabularnym świecie, czyli Citadel City. Czyli po prostu Cytadela, miasto Cytadeli na dobrą sprawę. No i tutaj mamy purpurowy poziom, który jest zablokowany, gdzie są purpurowe CTR i swoją drogą tam coś jest u góry? Takie niebieskie? Pewnie to jest ten, taka mini wieżyczka tutaj. Swoją drogą ten warp pod fajny sposób jest tutaj postawiony. No i dobra, pojedźmy na kolejną i zarazem ostatnią raczej podpowiedź ataku Aku. Kapu no kazu ga skosi tarin yo ja no. Iriguchi no aite iru circuitto ni itte, itchaku o totte kapu o atsumeru ga yoi. Ganbaru no ja. No i tutaj Aku nam wytłumaczył, że wiadomo, kiedy zdobędziecie daną ilość trofek, w tym wypadku 15, no to odblokuje się wam poziom. Spoko, nie ma zielonego pojęcia, nie ma problemu. No i dobra, słuchajcie, mamy tutaj dwa poziomy, które są odblokowane od razu. Jest to poziom pod nazwą Cortex Castle. Tak jest, tutaj mamy Cortex Castle oraz Engine Labs. Który z tych poziomów wybieramy jako pierwszy? Mamy dwa poziomy, przypominam, odblokowane, tutaj i tutaj. Więc ja osobiście polecałbym najpierw zajechać sobie do tego oto poziomu, czyli do Engine Labs, do którego bezproblemowo wjeżdżamy w tym oto momencie. Tak swoją drogą Warpath też jest w fajny sposób tutaj postawiony, ponieważ on jest wokół takiej fabryki, co jest moim zdaniem cool. Ale w Japonii Engine Labs nazywa się Super Accelerating Tunnel. Super Accelerating Tunnel, coś takiego. Musimy aż dwa razy powiedzieć tą samą nazwę. No i dobra, mamy tutaj laboratorium Engina. Oh yeah! Swoją drogą bardzo lubię ten poziom. Ale nie powiem, że nie, jak byłem młody i robiłem tutaj taki Platinum Relic Challenge, czyli wiecie, platynowe relikty, miałem z tym poziomem cholerne problemy. Do takiego stopnia, że rage'owałem co dwie sekundy, bo tutaj lokalizacja wszystkich skrzynek z czasem jest po prostu do dupska, łagodnie mówiąc.